ale możesz też o wszystkim zapomnieć i się jeno dobrze bawić. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Siemano, jestem Sawid, cześć, oczywiście Hearthstone, moi drodzy, zaprezentuję wam kolejną talię z serii Deki dla Beki. Dzisiaj, moi drodzy, zajrzymy do deku Paladyna, który nazywa się Żabki Światłości i możliwe, że domyślacie się już, co dokładnie w tym deku jest. Tak, Murloki, moi drodzy, Murloki, ale czy nie tylko. Oczywiście starałem się wstawić wszystkie Murloki, jakie są w grze w jak największej ilości, z małymi wyjątkami, to znaczy gramy tylko jednego dowódcę Murloków, tylko jednego proroka światłozimnych, ponieważ... Znaczy, drugi dowódca możliwe, że jest tutaj nawet dobrym wyborem, ale nie zawsze udaje nam się dostać, wiecie, te Murloki na samym początku. Jak ich nie dostaniemy, to tracimy bardzo duży potencjał dowódcy i tak dalej, i tak dalej. Jest to także troszeczkę innych kart poza Murlokami. Są buffy, aby buffować Murloki. Tutaj jeden, tutaj drugi. Jest opcja dobierania kart. Jest Trybomot, aby buffować Murloki. Jest nożownik, który bardzo ładnie wchodzi w synergię z Murlokami, ponieważ ich jest dużo, są małe i bardzo lubią także rzucać nożami. Jest także bardzo mocny drop tu gdzieś za dwa, jeszcze żebym go nie zgubił. O, to, gdzie on jest? Nie widzę, gdzie się schował. O, ekranowy minibot, także bardzo mocny drop za dwa. Jest tylko jeden Darkulów. Oczywiście serwitory champion, aby chronić Murloki. Murlok rycerz, żeby przyzywać więcej Murloków. Stare mętnoki, żeby walić w twarz razem z Murlokami. No i doktor Hook, no bo bardzo myślę, że się tutaj nadaje. Oraz słówka, która także myślę, że jedno wyciszenie w takim agro deku się przyda. Także mimo, że jest to deck rzeczywiście dosyć śmieszny, myślę, że zda ranking, nie będziemy go zabierać nawet na pewno, to uważam, że takie małe dodatki, można powiedzieć, wzmacniające go i jednak nie tworzące zupełnie takiego deku, że tak powiem, bardziej wokół konceptu niż wokół jego efektywności, jeśli wiecie, co mam na myśli, były dobrym wyborem. To znaczy, dodałem te karty niemurlokowe, aby jednak ten deck miał jakiś szans jakikolwiek, ponieważ też pójść na dowolny tryb, my teraz będziemy szli na rozrywkę, pójść na rozrywkę i dostać, że tak powiem, po czterech literach, ponieważ się gra murlokami, to nie jest nic przyjemnego, a jednak wygrać murlokami, to jest dopiero coś. O, patrzcie. Czyli będziemy się ścigać, można powiedzieć, bestie kontra murloki, kto wygra. Ojejku. Murlok rycerz jest bardzo, bardzo fajny i może bym go nawet zachował, szczerze mówiąc. Mamy pierwszą, drugą turę. Wyrocznie jest okej, no bo przynajmniej będzie się tradować na jego jakieś wczesne dropy. Nożownik w drugiej turze jest fajny. Jeśli dostanę jakąś trzecią turę, nawet jeśli ta trzecia tura będzie się składała z dropu za dwa, będzie myślę, że całkiem przyjemnie. Szkoda, że nie mamy monety, o wiele łatwiej się gra z monetą. I troszeczkę słabo też, że w pierwszej turze będziemy musieli oddać ten nasz największy sekret, ale chciałem zobaczyć imię naszego przeciwnika, kiedy zobaczy to! I co ty na to, panie Hunter? Wyrocznia burych łusek. Nie zdziwiłbym się, gdybym musiał przeczytać w ogóle tę kartę. O, midrange'owy Hunter. Okej. Okay. To dla nas nawet lepiej. No, o, super, mamy trzecią turę. I tutaj tradować będę, bo Glewizuka... W sumie nie. W sumie, jeśli Glewizuka, to i tak dokładnie się stanie... W sensie, to i tak dokładnie sklejuje mi obie postaci i obie zginą, więc chyba mogę pójść w twarz. Bo jeśli ten nożownik zginie, co jest prawdopodobne, no to zginie, trudno. Pasowanie tej drugiej tury, zagrywanie Hero Power jest słabe. Łuk. Łuk? Nie łuk. Zresztą towarzysz. Ale to nie Leo, więc jest okej. Okay. Znak łowcy na nożowniku. Znaczy to, że tak powiem, jest jak najbardziej... do uzasadnienia, to jest całkiem nawet logiczne zagranie, tym bardziej, że on coś dostaje z tego tkacza sieci. Więc to nie jest do końca takie 2 za 1. Znaczy, no tak. Okej, okay, dobra. I spróbujemy teraz, żeby jak naj... Znaczy, będziemy się starali, aby jak najmniej murloków zginęło w tej turze, ale boję się, że nasz przeciwnik może rozumieć do końca, jak się gra przeciwko naszemu deckowi i będzie clearował nas cały stół. Co może być niemożliwe, jeśli... O, jesteśmy blisko już bardzo... Dobrze, jest dobrze. Dobrze, fajny trade. Szkoda, że nie tradowałeś tutaj. Okej, okay, trade, murlok rycerz, ale wtedy ginie on od kill commanda, a ja muszę... Muszę chyba wykonać takie zagranie, to znaczy sklirować jego stół i mieć opcję sklirowania jednej postaci, którą użyć w przyszłym zagraniu. Murloka rycerza potraktujemy jako deck, jako drop za 6, a poza tym będzie myślę, że okej. Okay. Murlok plus przepraszam, lubię skrótowo nazywać karty, ale trzeba tutaj powiedzieć dowódca brzegowiec, Murlok, przepraszam, brzegowiec i dowódca Murloków będą myślę, że bardzo, bardzo przyjemne. Jeśli uda nam się jeszcze później zagrać tego, to będzie super. Okej. Okay. Cyk. Fajnie, że nasz przeciwnik spasował dosyć bardzo tę turę. Zagramy tak.
Jeśli to by było jakieś snajperstwo, to zagramy w ten sposób. I on daje im plus 2 do zdrowia, więc możliwe, że to jest lepsze nawet zagranie tutaj. Ale równie dobrze mogę go zagrać chyba w przyszłej turze. Chociaż może będę grał Murloka Brzegowca. Też to jest niestety, to co ma tutaj ten dowódca Murloków, to jest aura. Światło zimnych, przepraszam, nie znam do końca tych nazw. Okrzyk bojowy. Więc, okej. Nie ma problemu. Aj, no dobra, już spuścić psy jest trochę problemem. Trade i pozostałe dwa w twarz chyba. Jestem ciekawy, czy są węże. Nie, to nie są węże, bo by nie tradeował. Okej, czyli to jest pewnie zabrażająca, czy coś takiego. No to sprawdźmy, czy to jest zabrażająca. Okej, zabrażająca. I myślę, że Murloc Rycerz tutaj z Hero Powerem będą bardzo, bardzo przyjemne, ponieważ on nie dość, że z tymi Murlocami sobie będzie musiał poradzić, to jeszcze z moim Murlocowym Rycerzem i jeszcze moim Hero Powerem, więc myślę, że taka tura szósta będzie fajna. Dostaliśmy Chargera z tego, co widzę. 4-2 czy 2-1? No to w twarz. Tak, no to w twarz, on teraz musi sobie poradzić i z tym Murlokiem, i z tym Murlokiem. Dlatego właśnie ten Murloc Rycerz jest fantastyczny, że po prostu jeśli przyzwie nam jednego z tych takich mega, mega OP Murloków, czyli starego Mętnookiego lub drugiego Murloka Rycerza, lub o tego dowódcę Murloków, no to jest fantastycznie. Tu będzie trade i tak. A jeśli będziesz za wszystko tradeował, to szczerze mówiąc... logiczne. Enedue. Zrobimy tak, charger w twarz, trade. Tylko, że on ginie od samej broni, więc to tak trochę słabo. Możemy zagrać też tak. I charger z pieczęcią w twarz. I to wygląda fajnie, tak? To wygląda nawet bardzo fajnie. Tutaj tradzik i on teraz będzie musiał coś zrobić z tym. I Murloc, moi drodzy, Murloc 5-1 z boską tarczą w twarz. To jest to, po co właśnie gram Hearthstone'a. To właśnie to. Osmatora też wygląda całkiem solidnie, nawet bardzo solidnie powiedziałbym. Jeśli uda nam się te wszystkie Murloki, to jest jedna z naprawdę kluczowych kart, żeby te Murloki przeżyły, żeby te Murloki z agro deku można było zamienić w trochę midgame'owy dek. Fajnie, że dobierasz kartę po tym, jak już rzuciłeś sekret, bardzo się z tego cieszę. I teraz bez względu na to, jaki to jest sekret, to będziemy... Aha, zdejmuję tę boską tarczę. Tę, o, super. Chyba wiem, jaki to jest sekret, szczerze nie było dużego sensu atakować tutaj, ponieważ jeśli... No dobra. Nie pyskuj, Savitz. Mogę podać Dark Królów, szczerze mówiąc. Grać Hero Power. Albo, moi drodzy, wygrać! Murloki, winrate na razie 100%. Przeciwko Hunterowi. Midrange'owemu, okej, okay, bo może z tej Hunterem nie byłoby nam tak łatwo. Nie gramy żadnego leczenia. Zobaczymy, jak będzie następna gra. Szczerze mówiąc, tak się rozglądałem na rozgrywce ostatnio, bo musiałem zrobić jakieś zadanie czy coś takiego i że tak powiem, chciałem je szybko zrobić. Rozglądałem się na rozgrywce i szczerze mówiąc, naprawdę współczuję ludziom, którym grają tam na co dzień, ponieważ idąc na rozgrywkę spodziewam się, o, na pewno spotkam ludzi, którzy grają fajne deki i nie będą to meta deki, które i tak widzę na rankingu. I spotkałem po prostu chyba trzech face hunterów pod rząd, czy trzech midrange'owych hunterów, mechmaga. I generalnie jeszcze mówiąc, powiedziałem, że mogłem pójść na ranking. Ale wow, no żon, jeśli to jest zo, wszyscy teraz ze mną, trzymamy mocno kciuki, bo jeśli to jest zo, to ta ręka jest fantastyczna. Koń, nożownik w Murloka Brzegowca? Może to być też handlock. I problem jest w tym, że handlock mimo, że... Okej. Nie ma problemu. Wszystko pod kontrolą. No muszę zagrać tutaj nożownika. Jeśli on strajduje, no to spoko, trudno, zagram minibota. A jeśli uda mi się zagrać Murloka Brzegowca po tym tradzie, to będzie fantastycznie. Jeśli on nie będzie miał odpowiedzi, nie będzie miał Abusive Sergeanta. Nie ma go! Ekstra super chat! No to bawimy się. Murlogu, dokończcie ze mną. Murloga! Ojej, powinienem ją strajdować, a jestem osią. Tak. Jeśli... Ach, kurczę, blade. Mój błąd. Ja nie mogę. Ja wiem, że gramy śmiesznym deckiem, ale powinienem myśleć. Tak. Na początku powinienem strajdować. Mój kompletny błąd. Jednak nadal wygląda to całkiem nieźle. Jeśli nie przyzwie trzech postaci... Jest! Tapie! Świetnie, fantastycznie. I teraz może przyzwać maksymalnie jedną. Żeby tak, że możliwe, że ten trade późniejszy i tak tutaj nie ma dużego znaczenia. Co ja chciałbym wystawić? Chciałbym wystawić tego. Chciałbym wystawić to i chciałbym, żeby nie było Hellfire'a, ale ponieważ jest to zoo, to nie ma. Zacząłem mówić, że Czarnoksiężnik ma teoretycznie najlepszą odpowiedź na Murloki, takie
mało średnie agrodeki. Znaczy takie trochę większe niż Face Hunter, czyli więcej niż jeden życia, ale nadal nie więcej niż z reguły 4. Oczywiście mówimy o Hellfire, na którego nawet grafice są palone murloki, więc można powiedzieć, że trzymamy się. Wow, ej, a w ogóle. Czemu tu? Szczerze mówiąc, chyba było lepiej zrobić tego, bo wtedy redukujesz też 3 obrażenia. No, nieważne, dobra. Sawic, znowu pyskujesz. Czekajcie. Chyba najbardziej będzie, najwydajniej będzie zagrać to. Czyli. No może nie. Może po prostu mętne oki w twarz. Znaczy to jest Zoe, ja myślę, że nie mogę aż tak bardzo raszować. Zrobimy sobie tak, pójdziemy w twarz, ponieważ to jest Zoe, on nie gra Hellfire'a. Bo jeśli by grał Hellfire, to skasował mi cały stół. Kosztem jednak całej swojej tury, więc nawet jeśli by był Hellfire, to nie byłoby. To nie płakam aż tak grzewnie. Nie. Co to jest? BOOM! Murloki, win rate 2 do 0, moi drodzy, 100% win rate'u. Legendę wbijamy, słuchajcie, w tydzień tym deckiem. Okej, ale spróbujmy może jakiś taki mecz, który chociaż uda nam się skończyć, ponieważ widzę, że ludzie na rozrywce jakoś nie mają takiej chęci, aby grać do końca. Co jak najbardziej rozumiem, bo w sumie nie mają nic do stracenia, jeśli się poddają, ale z drugiej strony jednak chcę mieć godnego przeciwnika. Może tym razem uda nam się trafić na godnego przeciwnika. Zaraz zobaczymy, co nam nasza wyszukiwarka graczy tutaj podsunie. Godny przeciwnik? Jest! Trafiliśmy na godnego przeciwnika. Uff, już się bałem, że znowu będzie coś innego. Oj. Znaczy, może nie jest tak źle, no. Zwycięstwo albo śmierć. Będę walczyć. Nie, to raczej jest źle. Druga tura, trzecia tura, Trybomłot. Trybomłot jest bardzo mocny właśnie przeciwko wojownikowi. Czy ja chcę tego kałużnika zagrywać? Tak, mogę go zagrać i wtedy mogę równie dobrze Trybomłot zagrać w trzeciej. Nie wiem, myślę, że ta ręka jest okej. I tak, ta ręka powinna być troszeczkę wolniejsza przeciwko wojownikowi. Nie chcemy wyrzucać nic w pierwszej od razu turze, no bo Fire Warax i tak dalej, i tak dalej. O, jeszcze buffing bardzo przyjemny, czyli druga tura, trzecia tura. No i albo czwarta. Możliwe, że powinienem odrzucić ten Trybomłot. Moneta i co? O, niedobrze. Mayday, spadamy. No dobra. Może to by było śmiesznie, jakby to by był Agro Dragon Warrior. W sumie to właśnie taka czempionka Lekstrazy. Znaczy, można ją traktować jako zamiennik do. Okej, traduje, super, bardzo dobrze. I Hiropa. Fantastico, super. Bardzo dobrze, dokładnie czegoś takiego tutaj chciałem. Rzucimy sobie Trybomłocik. W przyszłej turze będziemy to mogli jeszcze zbuffować. Oczywiście stradujemy w ten sposób, pójdziemy w twarz. Jeśli miał Fireworksa, wolał rzucić pancerz, no to był według mnie błąd. Ze względu właśnie na ten Trybomłot. Ale tak poza tym wygląda to całkiem nieźle. Za życiodajną! I co? I nie można się przebić. Puk, puk. Okej, zabijamy to. Na razie jeszcze moc wymieniliśmy dwie karty za nic. No dobra, za trochę życia. Jeśli traktujemy życie jako ten. Dobra, no strajdujemy to. No nie wiem, no buffujemy to w ogóle, gdzie są moje murloki? Może jak nie, ja chciałbym zagrać jakieś mniejsze postacie. Zróbmy tak. Troszeczkę też sekret nasz największy deku ujawniamy w ten sposób naszemu przeciwnikowi, ale myślę, że w tej pozycji nie jest źle. Jeszcze nie ma bójki, ponieważ on coinował tę pierwszą czempiona Lekstrazy, więc. Shield Slam? Okej. Okay. No tak. Znaczy, jest zaleta tego przynajmniej taka, że. Znaczy, jeśli masz Shield Slama, to mógłby zabić naszego zbuffowanego Darem Królów poprzednio koleżkę, ale tam. Zrobimy sobie tak, dopakujemy chyba tę jedynkę, czy to co dopakujemy? Wojownik zajmuje nie gra wyciszeń. Dobra, zobaczmy, czy na coś takiego mi rzuci bójkę. Chociaż w sumie mogę zagrać u mnie dobrze tę pieczęć. Dobra, zagrajmy pieczęć. Kurczę, nie dobrałem murloków, to jest smutne strasznie. To jest wręcz naprawdę smutne. On nie gra wyciszenia. Wyciszenie by było tutaj dobre, ale nadal musi wyciszyć i nożownika, i to 5-2 z boską tarczą. Na razie jest nieźle. Shield Slam? Okej, okay, no Dragon Warrior, jak najbardziej do przewidzenia. Coś tu jeszcze będzie? Wewnętrzny szał tu. Ja bym szczerze mówiąc nawet wewnętrzny szał grał tutaj, żeby móc się przebić przez tą boską tarczę, albo w ogóle nie grał wewnętrznego szału. Ale znowu pyskuje, co nie? Znowu pyskuje. Dobra, dobierzmy sobie karty. Ten Murloc jest genialny, po prostu najlepsza karta w grze. O!
Gorzej, że jeśli to zagram, to boję się, że wchodzę w bójkę, więc... Chociaż mam... Jeśli on zagra bójkę, to mam doktora Hooka po tej bójce. Jak nie ma bójki, to jesteśmy w takim domu, że hej. Dobra, to zagramy to. Tylko to na razie może, co? Tylko to, bo te wyrocznie mogę zagrać w przyszłej turze i będzie też okej. Okay. Dobra, zrobimy sobie tak i tyle. I na razie spasujemy. Jeśli on teraz zrobi mi bójkę, przeżyje... Mam nadzieję, że coś moje, bo jeśli przeżyje jego 5-4, to będzie trochę nieprzyjemnie. Dzięki. Bójka? Nie bójka. A wyciszenie, no dobra, myślałem, że jednak Dragon Warrior nie gra wyciszenia. To był mój błąd. Bardzo mądry trade w takim razie z jego strony. Uła! Dawanie małych stronników agrodekom nie jest dobrym pomysłem. Ale znowu pyskuje, dobra. Czekajcie, ja to powinienem potradować, co nie? Plus 3 tylko, czyli będę... Tak. I trade, i jeszcze mam 4 many. To mogę nawet inaczej zrobić tak. Rozłożyć oczywiście te buffy. Czekajcie, 2, 4, 6, 8. Z ręki mam 7. Nie no, w twarz lecimy, co nie? Jest też w twarz. Jesteśmy agrodekiem w końcu, co nie? To walki! Dobra, zostawiamy go na 4 życiach, szczerze mówiąc, z takim stołem. No musi tu być bójka, tak mi się zdaje, jeśli on chce przeżyć. Tym bardziej, że mam jeszcze doktora Hooka w przyszłej turze. Mam ogromnego Murloka. To po pierwsze. W ogóle moim największym zaletą i atutem jest to, że mam ogromnego Murloka na stole. Hero Power. Nadal, w sensie on będzie to tradeował i to będzie ginąć przy tych tradeach, to jest najpiękniejsze. Mój Murlok. Właśnie, ten Murlok wymaga podwójnego tradu. Wow. I on go robi. Ale super. Ale fajnie. Jak miło. Doktor Hook, czy podwójny ty. Tam Doktor Hook, tam co się będziemy. Dobra, i w twarz. I w twarz. I bardzo dobrze. Tutaj Szymon w tym momencie on nawet nie może zagrać bójki, ponieważ w przypadku bójki jest bardzo duża szansa, że będzie martwy od agonii bumbotów. Więc... O, dobieramy karty? Skończyły się opcje, panie Dragon Warrior? Ej, no dobra. No to jeszcze... Nie żyję już, nie ma nic do zrobienia. Nic, nie ma, sorry. Wybieram śmierć! Patrzcie. 3, 2, 1. Wybieram śmierć... No stary, no! Murloki, moi drodzy, 3 do 0. Ej, naprawdę, legenda już w tym momencie jest poniżej tygodnia. Tym deckiem właśnie, bardzo solidny deck. Zagram sobie jeszcze jeden mecz, ponieważ one są strasznie krótkie. Tym bardziej, że pierwsi nasi dwaj przeciwnicy poddali się w ogóle jeszcze, mając chyba, nie wiem, połowę zdrowia. Tak? No chyba tak. Więc spróbujemy. Ten mecz przynajmniej był już w tym momencie, kiedy ja wiedziałem, że mam Litala i dlatego się na mój przeciwnik poddaje, nie dlatego, że mam dużo Murloków i wszyscy się boją Murloków. To też jest w sumie fajne. Znaczy, myślę, że ten deck... Właśnie nie wiem, bo największe pytanie a propos tego deku jest to, czy ono by pokonało... on by pokonał takiego, no, Secret Paladyna. I boję się, że właśnie odpowiedź na to pytanie jest nie. Jaina. Znowu mamy kremowego minibota z monetą? No to akurat zachowuje. Troszeczkę mało, że tak powiem, murlokowego tego, ego. Okej. Okay. Pierwsza tura, druga tura, albo pierwsza tura, druga tura. W sensie pierwsza w rozumieniu, że coin minibot, coin kałuż, nie. No to coin minibot. Ja wiem, że koń minibot się nie traduje na tego żmija, ale przynajmniej nie ginie od Frostbolta, boostując zarazem żmija. Więc no. Poza tym na Frostbolcie jest napisane... A nie, tam jest napisane zamroź stronnika. A nie zamroź stronnika, bo na przykład na... Jeśli taki, że tak powiem, ciekawostka z Hearthstone'em. Jeśli na przykład taka karta jak Śniegoczłap lub Żywiołak Wody uderzą w ekranowego minibota i zniszczą mu tarczę, to go nie mrożą. To jest ciekawe. Nie mrożą go dlatego, że tam jest napisane zamroź każdego stronnika zranionego przez tego stronnika, no a minibot nie zostaje ranny, ponieważ ma boską tarczę, prawda? Nasz przeciwnik ma jeszcze drugie zagranie. Jestem ciekawy, co to jest, co ty trzymasz tam za jeden manę. Aha, on się zastanawia nad Mirror Image. Tak? Jeden many, przyzwij dwie prowokacje, 0-2. Po prostu, czy chce zasłaniać tego mana Worma, czy nie. Z mojej perspektywy... jest mi to chyba obojętne.
Okej, i są dwie, że tak powiem, szkoły grania murloków. Jedne są takie, że wyrzucacie je od pierwszej tury i po prostu rzucacie ile murloków się tylko da. Druga szkoła jest taka, że czekacie na taką dużą turę, kiedy już macie dużo many, dużo macie tych tanich murloków, może nawet Imperatora Taurisena, i wyrzucacie te murloki po prostu takie, tak wiecie, taką serią. I wszystkie naraz w jednej turze, przez co one się buffują. I buffują, i jeszcze raz buffują. Dobra, tutaj mój przeciwnik nie grał wokół... nie wiem, chyba tak. Chyba zrobimy, tak? Tak, i w przyszłej turze, tak jak powiedziałem, wykonamy jeszcze tak po części tę drugą szkołę. Ta druga szkoła co prawda mówi o większej chyba ilości niż trzy murloki naraz, ale nadal. Ej, kurczę, murlock deck z Taurisenem? Gdybyśmy mieli czas na trzymanie tylu murloków w ręce, to by mogło nawet działać, ale w tej mecie nam żadna klasa nie pozwoli na to. Więc tak. Ojojojojojojoj, jak miło, dobra, przepraszam, co ja robię? Tradujemy tak, zagrywamy tego Murloka na początku. Tradujemy za Mirror Entity. Proszę, lustrzany byt, ja nie mogę, czy... A nie, bo on się zboostuje też. Ojku, no dobra, nadal tradujemy. Zapomniałem, że on się mimo wszystko zboostuje, bo to są dowolny Murlok, który wchodzi na stół. I teraz pytanie, który? Ja myślę, że możemy na razie powoli zagrać Nożownika. Ponieważ w tym momencie pojawiają się dwie postacie, które są warte Frostbolta i w sumie nawet nie wiem, która jest bardziej warta Frostbolta. I zagraliśmy jeszcze mocno idealnie. Chyba tak. Bo jeśli byśmy zagrali na początku wyrocznie tych łuskich, tych kolegów, to minibot by przeżył, ale poskramiacz by nie dostał plus 2 do ataku, które dostał kosztem tego, że minibot zginął. Więc, moi drodzy, ktoś musiał zginąć, aby pewna żabka mogła zaatakować za więcej w twarz. Tak jest generalnie idea chyba cała tego deku. Nie rób tego. Znaczy, to jest fajne akurat, ponieważ to nie jest Frostbolt. Oj, fatalne, to były najgorsze chyba dwie rzeczy, jakie mógł trafić. Moi drodzy, nawet nie wiem, co zagrać najpierw. Dobra, lećcie murloczki, tańczcie i śpiewajcie. Bo oczywiście dobieranie kart dla tempomaga nie jest dobrą opcją, i to nigdy. Jeden nóż słaby, drugi nóż słaby. Żartujesz? Może jednak chociaż dwa noże chciałbym... Jeden nóż chciałbym wrzeszyciela. Dziękuję. Twarz? Zabijemy to tak. Chyba wolę nożownika niż tą wyrocznie, ponieważ obie go giną od pinga. Ale to musi zabić od pinga. Nie, dobra, to zabijemy tak. Twarz i twarz. Tutaj jeszcze może zostawienie Flamemakera byłoby masakryczne, ponieważ połowa, przepraszam. 2, 4, jeszcze 5 szóstych mojego stołu ma jeden życia, więc Flamemaker by to zrobił nam takie zżu i nic by nie było. Tank jest też całkiem dobra, mam bardzo, bardzo solidną turę szóstą, zakładając, że cokolwiek przeżyje, na cokolwiek zakładam, że przeżyje. I moi drodzy, nie chcę nic, że tak powiem, chwalić dnia przed zachodem Murloka, ale... Fireball? Nie wiem. O-o. A co ty tu masz dla mnie? To jest dosyć złowieszcze, kiedy wasz przeciwnik rzuca niestabilny portal, ma jeszcze trzymany, czyli może wyrzucić... Wow! Fajny, niestabilny portal! Byłoby przykro. Ej, nie zabijaj go! Nie zabijaj go! To jest tylko mała rzepka! Ożesz ty! Dobra, nadal nie jest źle. Mamy kałużnika w Dark Królów, więc jest okej. I Dark Królów poleci na tym, tutaj chyba stradujemy. Chociaż może nie będziemy tradować. Tak, znaczy powinniśmy chyba te buffy rozłożyć bardziej. O tak. Trade tutaj jest, myślę, że wymagany. Możemy mu sklearować stół, możemy iść w twarz. Ja myślę, że on takiego dużego benefitu z posiadania tych postaci 1-2 nie będzie miał, więc pójdziemy w twarz. Mam jeszcze serbitowego czempiona. Mag, tempo mag, nie ma żadnego leczenia, więc o to przynajmniej mogę być szczęśliwy. I też nie dostał z... O, tutaj. Niestabilny portal. Nie dostał nic leczącego, więc... Znaczy, widzę, co dostał z niestabilnego portalu, więc nie muszę grać wokół czegokolwiek, co leczy. Dlatego myślę, że raszowanie go w twarz jest dobrym pomysłem. Chyba, że ma Flamestrike teraz. W sumie, Flamestrike. No, ale nie, nawet jeśli... Nie, znaczy, nie wiem. O, żeś ty, dostał niestabilny portal, no fantastycznie, no.
Ale nadal szczerze mówiąc pach i co? I podwójny trade tym i chyba tak. Albo ping i tym, jeśli nie chcesz nic wyrzucać. A najważniejsze jest to, że mogę się przebić przez tego Alakira. Znaczy, wyciszyć go najlepiej. I tak zrobię. Jeszcze mam teraz całkiem dużo kart daje mi Litala. A nie, bo on jeszcze może drugi raz zaatakować. Mi zapomniałem, kurczę. Mało osób atakuje Alakirem raz, a później... Dobra. Okej. Prosta gra. Proszę bardzo, w twarz Murloc 6-2. Myślę, że ta pieczęć światłości, pieczęć mistrzów, przepraszam, jest bardzo, bardzo mocna w Murlocach. Bo jej buff jest permanentny, tak jak wiele Murlocowych buffów, więc jeszcze zostaje ta boska tarcza i on musi tradeować za tego stronnika. Okej, teraz mamy Litala. Znaczy, z samego stołu nie widzę, jakbym mógł zatrzymać tego Litala, ale oczywiście dowolny Fireball, Frostbolt, nie wiem, Arcane Missiles, co tam jeszcze, Flamewaker z jakimś zaklęciem, zatrzymają tego Litala, aczkolwiek, no wiecie, to będzie po prostu w tym momencie już wyścig. Ale żeś dostał ten portal. Jeden był fatalny rzeczywiście, ale ten drugi, wow. Dziwny był ten trade za tę postać. On stradeował tego Alakira za Murloca 2-2, zamiast za Murloca 3-2. Nie rozumiem tego troszeczkę. I tak ten drugi może zabić. Okej, pingnięcie, zabijasz go, ale nadal zostaje w tym momencie ten 3-2. Jeśli masz Frostbolta, no to Frostboltujesz tutaj, zabijasz tego i zabijasz tego. I masz pusty stół. No dokładnie. A, no, tajemny wybuch, alternatywa dla Frostbolta w tej przypadku. Okej, cyk. Dalej. Cyk. Ale z pustym stołem mnie powitasz? Bo jak z pustym stołem, to współczuję. Okej. I tak żadne zaklęcie, z tego co pamiętam, go nie zabijał. Wow! Tak! Tak się gra Murlocami! O tak! Bierz tego... Jak to się nazywa? Nie pamiętam, ale ten niebieski Murloc jest taki śmieszny. Wszystkie są śmieszne, moi drodzy. 4 mecze, 4 wygrane. Proste życie, prosta gra. Moi drodzy, żabki światłości działają. Polecam wam bardzo ten deck. Legenda poniżej tygodnia. Przy grze co najmniej pół godziny dziennie. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ja ten deck złożyłem, zagrałem nim chwilę, żeby też sprawdzić, czy on na pewno będzie działał, i żadnej karty na razie nie zmieniłem. śmieszny deck, na pewno polecam, jeśli chcecie się trochę rozegrać. Nie jest w sumie aż taki drogi, no bo czy są to jakieś... No, z epickich jest Trybomłot i ten Dowódca. Tutaj od razu uprzedzając pytania, starego Mętnookiego nie znajdziecie w swojej kolekcji, nie znajdziecie opcji do skraftowania go. No bo go po prostu go nie ma. Dostajecie go w momencie, kiedy stworzycie co najmniej jedną kopię każdego Murloca w grze. Czyli otwieracie tworzenie kart, wpisujecie Murloc i kraftujecie wszystko to, co macie. Przepraszam, nie tylko kości 4 many. I wszystko to, co znajdziecie, kraftujecie. Nie liczy się do tego Murloc Rycerz. Murloc Rycerz się chyba do tego rankingu nie liczy, chyba chodzi o wszystkie neutralne Murloki, ponieważ kiedy ja zrobiłem wszystkie Murloki, to jeszcze nie było wielkiego turnieju, czyli nie było tego właśnie Murloca Rycerza. Więc zdaje mi się, że on nie powinien być wymagany, ale możliwe, że coś się zmieniło. Także uprzedzając postaci, w ogóle jak zobaczyliście, Dr. Hook, zagraliśmy go w jednej grze. A mimo to myślę, że nie był nam aż tak bardzo potrzebny do wygranej. Może w tym meczu z Wojownikiem, możliwe, że bez Doktora Hooka byłoby troszeczkę ciężej, ale jakaś tam inna karta byłaby całkiem dobra. Co jest ogromną zaletą tego deku, to jest to na pewno, że jest to agro deck z dużą ilością kart draw. Po pierwsze mamy Wyrocznie Światło Zimnych, czyli dobieramy dwie karty, i Boską Łaskę. Z reguły z tym deckiem kończymy w czwartej, piątej turze z niemalże pustą ręką, więc Boska Łaska bardzo tu się nadaje. Jednak wolę grać dwie Wyrocznie zamiast dwóch Boskich Łask. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Żabki Światłości działają tak, jak powiedziałem. Polecam wam ten deck strasznie, jest on śmieszny i daje ogromną satysfakcję, jeśli uda wam się wygrać z jakimś obrzydliwym facehunterem, bo wiecie wtedy, że gracie gorszym deckiem, gracie deckiem dla beki przede wszystkim, a mimo to wygrywacie z Talią, która miażdży wiele innych porządnych, ustalonych już przez Góra Hearthstone'a, że tak powiem, deki. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!